Dobra, czas chyba rozwiązać sprawę kryzysu. Przekonałem po swoją stronę Prusy oraz Wielką Brytanię. Jednak jest taki problem, że no, obiecywałem im troszkę i no, żeby wymusić obydwa i żeby wszyscy byli szczęśliwi z tego powodu, oprócz Austriaków oczywiście, no to bym potrzebował rzeczywiście dużo, dużo tutaj punktów, jakiejś dobrej przewagi. A z powodu, że ich zaprosiłem, inne państwa są po przeciwnej stronie, więc wsparły Austrię. Dlatego nie chcę tego ryzykować i po prostu zgodzę się na Humiliate Austria. Niestety to mi dobiło infami dużo. Z powodu tego, że no jednak tam były jakieś obietnice, że to już niby jako krajmy na wojnę były traktowane. Ale udało mi się wybronić. Albania jest nasza i jest w sumie no na razie dobrze, tylko trzeba troszkę polepszyć te relacje później z Wielką Brytanią. No i jesteśmy w momencie, w którym chciałem, żebyśmy byli tak wcześniej, czyli tak na serio 6 lat chyba minęło od tamtego kryzysu. I w tym momencie udało nam się zrobić claima na Egipt. I tak na serio bardzo ładnie stoi z pieniędzmi. Tutaj administracja już tak nie forsuje, gdyż mamy te 89% i to rzeczywiście bardzo wolno ta administracja teraz idzie. Potrzebuję tylko chwili, żeby troszkę te morale podskoczyło. I w takim razie lecimy na Egipt. I udało się właśnie zrobić na Egipt bez infamii w ogóle claima. Nie wykryli nas, więc to ja to za pełny sukces uznaję. I właśnie, jak się nazywała dalej? Już powinien to zdać na pamięć. Middle Egypt lecimy teraz. Demand Concessions, Middle Egypt. Tak. I ogólnie Austria została w tiry od Francuzów i od Rosjan. I Austria już w ogóle nie jest wielkim, nie jest Great Powerem. Kurczę, mnie Skandynawia wyprzedziła, sobie stworzyli Skandynawię tutaj. Szwedzi z Duńczykami. Ale ja lecę w takim razie na południe. Ja właśnie mniej więcej w tych rejonach chcę sobie zdominować, zająć się najlepiej cały Półwysep Arabski, żeby tutaj państwa europejskie nawet się nie bawiły jeszcze, nie zaczęły się bawić w robienie swoich wpływów. To bym to zajął w pełni, też bym na Egipt skoczył. Persję i w tych terenach bym się rozwijał. A Europą bym się zajął w okolicach Wielkiej Wojny dopiero. Ponieważ, no, szczerze, myślę, że jednak do niej dojdzie na zasadzie, że no, nie osiągniemy naszych celów wcześniej. W ogóle jest spoko, bo nie mamy czegoś takiego jak dżingoizm tutaj, jako Turcy. I możemy swobodnie dodawać sobie tereny, które chcemy wziąć. I ja chętnie sobie połączę, kurczę, połączyć czy iść dalej na południe. Chyba bym na południe jednak poszedł. Ponieważ mogę sobie dodać, to jest teren Upper Egypt. Co prawda, to będzie nas kosztować teraz pełne 5 infami, niestety. Nie będzie tak, że uda nam się ominąć infamię, jak udało nam się wcześniej. Ale zyskamy po prostu więcej podczas jednej wojny i nie będziemy musieli tego rozkładać na więcej czasu. A potem dostaniemy bawełnę, która jest bardzo, bardzo ważna. I za niedługo zaczniemy się skupiać na płynięciach poza morze. Próbuję cały czas wywalić Grecję z wpływów brytyjskich, ale trudno jest. A potem kryzysy non-stop mi praktycznie wyskakują. Miałem informację, że świat był czymś zajęty zbytnio. Znaczy, świat się nie zainteresował kryzysem i kryzys spadł na 0% w Grecji, a teraz skoczył znowu na stówę, więc. To jest tak na serio loteria tutaj u Osmanów. Czy pierdzielnie, czy nie pierdzielnie. Zwiększyłem sobie też liczbę wojska, gdyż bardzo mocno poszedłem w soldierów tutaj w National Focus. Zaraz to zmienię na jakichś craftsmenów i tak dalej. Ale właśnie potrzebowałem tego limitu z powrotem, żeby nie siedzieć przy tych kilkunastu brygadach, tylko rzeczywiście być w stanie zrobić o wiele, wiele więcej. No i zdaliśmy te tereny Egiptu. To nie jest żadne wyzwanie ten Egipt. Szczerze mówiąc, trochę się zastanawiam, czy bardziej iść teraz na południe w kolejnych podbojach, czy jednak się połączyć z Trypolitanią tutaj. Przy okazji, jakbyśmy to zajęli, to byśmy ich częściowo odcięli od Europy, przez co mielibyśmy pewność, że nikt się tutaj nagle nie wbije. Ale tutaj mamy drzewka bardzo cenne. I Egipt jest teraz w sferze w ogóle amerykańskiej. God fucking damn it. Bardzo źle, to jest bardzo źle dla nas. Nie wiem, co tutaj Amerykanie szukają, bo nie trzeba ich wypchnąć z tej sfery. A wypchnięcie kogoś ze sfery jest bardzo trudne w ogóle. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A propos sfer, widzę, że tutaj ktoś próbuje reagować w mojej sfery. Proszę wypierdzielać w cholerę. I chyba ponownie ostatnia wojna na dłuższy czas, gdyż lecimy sobie na Hedżas. A dlatego, że bardzo szybko mnie dosyć znaleźli, jeżeli chodzi o infamię. I tak musiałem czekać, aż mi infamia spadnie. No i żeby establish protektora zrobić, potrzebowałem 10 infamii. Więc poczekałem, aż spadło poniżej 15, bo limit to jest 25. Później wszyscy nam wojnę powiadają naokoło.
No i spadło właśnie poniżej 15, zrobiłem infami i chyba na tak mnie złapało, że aż 7,3 mi dało. Dlatego, no niestety, ludzie musi sobie zaprzestać podbojów na jakiś czas. No ale mamy tutaj troszkę armii, więc chociaż to wykorzystajmy i zróbmy trochę te większe, nasze większe Ottoman Empire. Jest kryzys na polskie, damn it, o mazowieckie. Aż się tym zainteresuję, no proszę mi powiedzieć, co tutaj się dzieje. Kurczę, nie mogę się tym zainteresować, czemu nie mogę się tym zainteresować? Damn it. Ja chętnie bym się zainteresował i pomógł sobie takim Brytyjczykom, żeby osłabić Rosjan. Może nawet duże tereny by dla Polski trafiły. Damn it. Proszę, proszę. Nie, jakiś sojusz, przez jakiś sojusz wejdę? Chyba nie, mam sojusz ze Skandynawią. Z Great Powerów na razie. Te sojusze w ogóle tak randomowo się zmieniają, co jakiś czas po prostu znikają, jakby to były jakieś czasowe sojusze. To mnie zastanawia bardzo, dlaczego tak się Wiktorii dzieje. A w ogóle, jak myślicie, będzie Wiktoria Trójka, czy nie będzie? Najbardziej wyczekiwana gra Paradoksu chyba. No i zanektowaliśmy Hedżaz. Tyle dobrze. Jeszcze mamy wojnę z Jemenem w ogóle, nieskończoną. No niestety to nie jest Europka, więc nie mogę zrobić czegoś takiego, że... Okej, no to wyskakuj z hajsu w mordo w takim razie. Mogę nic najwyżej simulatować, ale co mi to da? Dostanę trochę prestiżu. Cutdown nie ma co. A tu Sphere również nie ma co. No to mamy ten humiliacik, bo rzeczywiście prestiż by mnie chyba podbił na 6. miejsce w Great Powerach. Przed ruskich. No ale... no starczy, możemy skończyć w sumie z nimi tą wojnę. Na White Peace'a. Hedżaz należy do nas. Będziemy mogli ewentualnie dalej pójść na Jemen, Oman i Abu Dhabi, bo Neczt jest traktowany jako cywilizowane państwo. Nie, cywilizowane? Czemu ja mogę tego Conquest? Bo znaczy bym musiał chyba Demand Concession najpierw zająć. To wtedy bym mógł establish protektorat, bo nie mają jeszcze jedną prowincję dodatkową. Ale to się jeszcze zobaczy w praniu, jak to wyjdzie. A mnie bardzo interesuje ten kryzys, jak on wyskoczy, co tutaj się dzieje. Mogę wziąć udział, świetnie, support side po stronie... po stronie Brytyjczyków. I oczywiście trzeba pamiętać o tym. Tylko to jest chyba legenda z tego, co ja myślę, że to nie jest prawdziwe. O tym, że jak były obrady międzynarodowe, to Turcy mówili, że no a gdzie jest polskie poselstwo? No i chyba tam Rosjanie czy ktoś odpowiadał, a nie mogli teraz akurat przybyć, tak się złożyło. I myślę właśnie, że to jest po prostu fake. Jednakże tak czy tak Turcja została bardzo szybko wywalona z tych międzynarodowych obrad, że już nie była taka ważna i tyle. No i mamy wojnę z Ruskimi oraz z Francuzami. Liczę, że Brytyjczycy zajmą się nimi, przynajmniej ich poblokują morsko, bo mają od cholery floty i plus jeszcze mają masę państw po swojej stronie. Ja chyba nie mogę wezwać sojuszników, co nie? Nie mogę, bo jestem jako druga strona. Mam nadzieję, że nie wezwał tych sojuszników. Po drugiej stronie na razie jest Rosja i Francja. Mam nadzieję, że nie mają sojuszu z jakąś Persją czy coś w tym stylu. To jest tylko protected by, okej, więc nie mają sojuszu. Dlatego my rzucimy wszystko na to, włącznie z mobilizacją. No trzeba wpierdzielić Rosjanom. Brytyjczycy już lecą przez kanał La Manche na Francuzów, to nieźle. Prusacy też się wbijają, no my w sumie też już się wbijemy tutaj, tak powoli tą Macedonię. No niestety nie wiem chyba, czy cokolwiek będziemy w stanie wziąć dla siebie. Rzucimy się także od strony Kaukazu. O, przybyli Rosjanie tutaj, 26 tysięcy wojska. Ja podeślę swoje. I zaraz powinniśmy się nimi ładnie tutaj zająć, chociaż... Jak oni mają technologię militarną? Gdzieś tutaj to było napisane. Army Tech 8 na 30. Army Tech 7 na 30. To nie jest taka duża różnica, chyba że mają okopanie, to wtedy będzie mały problem rzeczywiście, ale to na razie nie jest tragedia. Dobra, złapaliśmy ich tutaj. A, i źle kliknąłem. No i zjechaliśmy im całą armię. Wyśmienicie. Niestety wielki problem Wiktorii jest to, że tutaj tak nierówno dzieli te jednostki. I to zawsze trochę boli, jak źle rozdzieli i w jednej jednostce jest na przykład 9 tysięcy kawalerii, a w drugiej jest tylko 3. I to są właśnie te jedyne problemy Wiktorii, tak na serio. Ohohohoho, tutaj Rosjanie się wbili we mnie.
Trzeba podesłać wsparcie. Zdążyłem, ale będę miał duże straty niestety. I cały czas mam duże straty. Tracę dużo wojska, pomimo że to ja jestem okopany. No i udało się wygrać, no ale... jakim kosztem? Jak Polska w ogóle się uwolni spod Rosjan, a widzę, że Prusacy tutaj nieźle cisną na wschód, tylko Francuzi nieźle weszli na zachód od Prusaków, to różnie może bywać. Być. I ja tu mogę niestety przegrać tą bitwę. No, mają większą... Wycofać, nie ma co. Ohoho, Francuzi na Cypr mi się zdesantowali. Też zdesantują się gdzieś jeszcze w głąb państwa mojego. Widzę, że tutaj Rosjanie się wbili, a ja mam wsparcie pod nosem. Ale to wsparcie zostało również zaatakowane. Kurde, Prusacy lecą w Rosjan lepiej niż podczas pierwszej wojny światowej. Więc nieźle im to idzie. A Brytyjczycy, kurczę, Brytyjczycy mają mało wojska. Zawsze praktycznie, chyba że walczą przeciwko wam, to nagle mają od cholery wojska i dosyłają je nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak i nie wiadomo właśnie skąd mają te ludzi. A tutaj są problemy. Trzeba się skupić na defensywie. Tutaj wbili tymi sporymi siłami i jeszcze dosyłają wojsko. A jak ja skoncentruję siły, powinienem ich przeważyć, chociaż oni... Kurczę, ale oni ludzi dosyłają. Ja mam 60 tysięcy jakoś tutaj, a oni więcej, o wiele. Mogę im co najwyżej odwrócić uwagę, a nie rzeczywiście jakieś tutaj porządne zwycięstwa osiągnąć. A spróbujmy ich tutaj tak grupą zaatakować porządnie. Gdyby dosłali wsparcie, to na pewno bym przegrał, ale teraz się udało, całe szczęście. Dobra, mogę stać tak. To oni mi do kraju nie wejdą bezpośrednio, chociaż przez Persję pewnie mają przemarsz, jeżeli mają ten ich jako przydupasa. A oni na moje nieszczęście mają tu forty pobudowane. I to troszkę mi zmniejsza możliwości odboju. Mnie nie stać na forty niestety. Jest pokój. I udało się. Wielka Polska powstała i Prusacy jeszcze mają Alzację, Lotaryngię. Czyli że jest szansa na stworzenie Niemiec ze strony Prusaków. Dlatego, no gratuluję Prusacy. Wiesz, jakby wzięli Austriaków. Ej, oni mają szansę wziąć Austriaków pod swoje ten wpływy. God damn it, ale ta Polska. Civilized Nation, Royal Faction. Są konserwatyści. Każdy nie ma władcy wypisanego. No ale pół biedy. No dobrze, skończył się kryzys. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja znowu muszę przeczekać masę czasu. Po pierwsze demobilizacji musimy walnąć. Ile mi wojska zostało? 33 tysiące wojska. Tutaj też widać po soldiers can support. Ekonomia nam jest troszkę rozwalona w tym momencie, ale ona skacze właśnie teraz z powodu wolnego handlu, który z powrotem wrócił. I co? Ale tutaj nie mają podstawowych potrzeb. Oni wcześniej 300 podatków mi dawali, teraz to spadło bardzo. Dobrze, widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!